Hej, hej, mamy poniedziałek. Możecie mnie zobaczyć w tej bluzie, którą wyszywałam w ostatnim vlogu. Uprzedzając pytania, to jest prawdziwy trasher, tylko ten napis jakby był tak sprany, że została tylko ramka, więc wyszyłam po prostu tym, co zostało. Tutaj to E wygląda trochę inaczej w rzeczywistości i tutaj możecie zobaczyć jeszcze ten kontur, który właśnie się nie sprał do końca. Ale no, nie zależało mi, żeby to było jeden do jeden, tak jak logo, bo wydaje mi się, że i tak nikt nie zna loga na tyle, żeby mi tutaj wytknąć, że E wygląda inaczej. Tu możecie zobaczyć, że to jest legit bluza. I to nie tak, że kupiłam bluzę w Pepco i sobie wyszłam na jej trasz, że to było trochę dziwne. Tylko po prostu no, ona nie wyglądała ładnie z takim spranym logiem już, więc jej nie nosiłam. Nosiłam ją tylko po domu, a tak to będę ją nosić też na dwór, bo jest mega ciepła i taka... W sensie jest taka cozy i ma bardzo fajny materiał. W sensie czuć, że ten materiał jest lepszy niż na przykład, nie wiem, H&M czy coś takiego, nie? Zrobiłeś zdjęcie tego, że wyszłam pranie? Aha. O, super, świetnie. A to dla ciebie była. Dziękuję, skarbie. Domijając trashera, tak, Roch jest w domu, mimo że jest poniedziałek, bo jest trochę przeziębiony i ja, jak możecie usłyszeć, trochę też jestem. Nie wysłałam go do przedszkola, bo stwierdziłam, że jeśli poniedziałek mam wolny, to tego nie wysyłam. Co prawda miałam mieć dzisiaj dziarę na 12, ale ta dziewczyna napisała, że też jest chora i nie da rady, więc dobrze się złożyło, więc siedzimy z Rysiulem w domku. Jutro mam wykłady na 8, więc będę musiała go na pewno dać do przedszkola, ale dzisiaj może trochę, chociaż mu ten kaszelek minie. W sensie o 8 już nie kaszle, ma tylko katar, bo po tym, jak zabrałam go z urodzin, to miał straszny kaszel, ale był też cały spocony i po prostu wydaje mi się, że od tego wysiłku mu się ten kaszel pogorszył. Wczoraj babcia też mówiła, że kaszlał, ale dałam mu syropek na noc i jak ręką odjął, czy jak to się mówi, dzisiaj już nie kaszle. No ale zostawiłam go w domu i szczerze mówiąc, to wstaliśmy o 10, więc też stwierdziłam, że nie będę go już dawać, bo jest... Znaczy jest w sumie 10:30 teraz. Też bym go mogła zaprowadzić, no ale niech sobie posiedzi w domu i trochę się wykuruje, bo i tak jutro musi iść, a dzisiaj mam wolne, więc może sobie w domu posiedzieć. Coś jeszcze chciałam powiedzieć. A, no w sumie wstałam i wstawiłam pranie. Ogarnęłam salon, bo wczoraj byli u mnie znajomi i to było coś, czego wczoraj mi się strasznie nie chciało robić, więc cieszę się, że pierwsze co zrobiłam to, bo się bałam, że jak już wczoraj nie zrobiłam, to dzisiaj też nie zrobię. No, jeszcze muszę opróżnić zmywarkę, wstawić nowe brudne rzeczy do zmywarki, no bo wczoraj właśnie jak byli u mnie znajomi, no to wiecie, pobrudziło się kilka szklanek. Tutaj widzę, była herbata, więc też do zmywarki. No i takie basic rzeczy, które trzeba robić w domu. A jeszcze śmieci wyniosłam, więc no całkiem dużo zrobiłam przez te pół godziny. A wczoraj wyszywałam do końca. I na pewno. Godzina 22 i ja właśnie zauważyłam, że prawie nic do was dzisiaj nie mówiłam, a tak naprawdę no dzisiaj zaczęłam nowego vloga, więc głupio, że się wcale prawie nie odzywałam, ale tak jakoś jest, że jak mam cały dzień z Rochem, to ciężko mi znaleźć czas na vloga. No tak jak wiecie, ja w weekendy raczej nie nagrywam, no i właśnie dzisiaj jak Roszek był w domu, bo jest chory, to też nic nie nagrałam. Jutro mam zajęcia na 8 i po Rocha przyjeżdża moja babcia, więc no jutro wam na pewno coś nagram, ale Roszek do przedszkola znowu nie idzie. Ja
jakoś tak pomiędzy tym, jak bawiłam się z Rachem, zrobiłam sobie nowe paznokcie i jakość tego fragmentu jest beznadziejna i nie widać w ogóle, jak one wyglądają, ale są takie krótkie, po prostu chabrowe, pewnie jutro wam pokażę w lepszym świetle. I co? I chciałam wam powiedzieć, że po prostu widzimy się jutro i przeprosić, że za dużo się nie odzywałam. Więc tak, do zobaczenia jutro o jakiejś 6:00, jak wstanę. Teraz chcę oglądać Ali film, bo wrzuciłam tego vloga. Hej, hej, jest 7:05 i stoję w korku. Jest taki korek, że nie zdążę na pociąg, więc chyba jadę furką dzisiaj też. Z jednej strony spoko, bo wolę iść autem, ale jestem w korku, więc tak pół na pół. No może jeszcze uda mi się zdążyć za lewątkę. Więc witam was we wtorek i jedziemy na uczelnię. Na a, brałam w ogóle martensy, te, które mnie obtarły ostatnio, bo już mi się zagoiło to, co mnie obtarło. Więc no, muszę je rozchodzić. Próba numer 2 tak naprawdę, bo no obtarły mnie jednego dnia, następnego dnia znowu je ubrałam z plastrami, ale to liczę jako jeden. Więc zobaczymy, jak ją będę robić tym razem. Za 15 minut mam być, więc prawdopodobnie zdążę, znaczy nawet na pewno zdążę. Prawda, były trochę korki, ale w sumie jakoś nawet mnie to bardzo nie zmęczyło. Tak jak mówię, zostało 15 minut, a no pociągiem to tutaj jest jedna stacja, ale cóż. O właśnie! Właśnie przyjechał mój pociąg. Nie, to nie mój, bo się nie zatrzymał. I zrobiłam fotkę paznokci i wrzuciłam na Instastory. W ogóle ja się czuję taką mamą stuprocentową, jaką krótkie paznokcie. Moja mama nigdy nie miała długich paznokci, więc może dlatego po prostu takie skojarzenie. W sensie wiecie, no one nie są jakieś takie pod same skórki. Ciekawe, co myśli sobie ten starszy pan obok, który na mnie patrzy, jak pokazuje paznokcie. Nie są takie bardzo krótkie, do samych skórek obcięte, no ale jak dla mnie są krótkie, bo są to kwadraty, ale wystające troszeczkę tylko za opuszek, więc dla mnie są mega krótkie i też no bardziej stonowane. Ostatnio robię te kolory niż kiedyś. Ja wiem, że mam teraz chabrowy, ale no mimo wszystko jakby no, nie ma żadnych takich szalonych wzorków ani nic, więc na pewno jeszcze mi się, wiecie, zmieni i wrócę do długich i szalonych. Ogólnie dziwnie mi się funkcjonuje, powiem wam. Tak, są rzeczy, których nie potrafię zrobić z tymi paznokciami. W sensie, ja wiem, że dla niektórych może to brzmieć dziwnie, ale naprawdę ja się lepiej czuję w długich. Bo jestem po prostu do tego przyzwyczajona i to jest kwestia przyzwyczajenia, tak. Ludzie mogą funkcjonować w długich paznokciach i jest im z tym wygodnie. Ale wiecie, mam już takie 2 miesiące, więc no jest okej, okay, ale nadal są rzeczy, które jak już obetnę tak całkiem, że dzisiaj na przykład, wiecie, mam świeżo obcięte wczoraj, to tak dziwnie mi na przykład nawet dotykać mojej twarzy, albo jak włosy poprawiam, to tak przeważnie tak sobie paznokciami je przyczesuję, a tutaj tak dziwnie. Ładnie mi wyszło, tak szczerze. Tak zupełnie szczerze to uważam, że naprawdę moje skille w robieniu paznokci za każdym razem wzrastają. No, jest ładnie pod skórki, no git jest, tylko dziwnie mi z tymi krótkimi, ale takie w sumie chciałam, więc no, jakbym chciała, to bym sobie przedłużyła, bo też potrafię, może nie wyszłoby to tak idealnie, jak robi mi Nastia, ale by było. Dobra, ja gadam jakieś rzeczy bez sensu, tylko dlatego, że stoję w korku i chcę, żeby mi czas minął, więc żegnam się z wami i zobaczymy się pewnie po szkole. Dobra, jeszcze szybko skoczyłam po wodę do żabki, bo zapomniałam wziąć z domu. Mimo, że miałam przygotowaną, więc tak skoczyłam do żabki i lecę na uczelnię. Zdążyłam. Pan ochroniarz mnie już tym razem poznał i powiedział: o, pani znowu taka uśmiechnięta. A ja jestem drugi raz, albo może mnie z kimś pomylił, nie wiem. Ale jeśli nie poznał, to mam mega dobrą pamięć, bo to naprawdę dużo osób się uczy z tego, co
widzę po samochodach chociażby. Lecę i widzimy się po zajęciach. Hej, hej kochani, witam was po szkole, wracam właśnie do domku i w ogóle nie powiedziałam wam rano, ale wczoraj, będąc w Biedronce, kupiłam sobie coś takiego, bo lubię te musy osobiście. Dzisiaj w ogóle na przerwie była dyskusja na temat takich musów. W sensie dokładnie tych, tylko że to jest jakby smoothie, a nie mus. No i mam mega dziwną konsystencję. I powiem wam, że ja to wzięłam, bo to leżało na jakichś w ogóle pudełkach w tej Biedronce. I była tylko połowa. I ja od rana się zastanawiam, czy tam jest tylko połowa tego musu, czy ja kupiłam otwarty mus, po prostu, którego ktoś zjadł połowę. I nie wiem, no jakby nie chcę sobie obrzydzać tych musów, ale jestem ciekawa po prostu, więc jak ktoś wie, to może mi powiedzieć, czy te musy są tylko tyle tak naprawdę, czy są całe i ja po prostu kupiłam przypadkiem otwarty przez kogoś zjedzony w połowie. Piękne różowe niebo, ale niestety już nie widać, nie zdążyłam wam nagrać, bo kąpałam Rosiula i no jak już wyszedł z wanny, to niestety zaszło. Patrz, mama! Mama, patrz! Wiem, widzę, to jest strażacka łódź. Wzięłam koszulkę i zaczęłam rysować sobie wzór do wyszycia i tam tak macham rękami, bo wzór, który rysowałam, to były właśnie dłonie i sobie włączyłam po prostu zdjęcie dłoni na laptopie, ale czasami jak spojrzę na żywą dłoń, to mi lepiej, więc tak czasami możecie zobaczyć na timelapsie, że wyginam te ręce. Natomiast nie zrobiłam tego, ponieważ przyszedł Roch i powiedział: mamo, ja też coś nie wyszyła dinozaura, i przyniósł koszulkę. I tą koszulkę wyprałam ręcznie już, bo oczywiście namalowałam markerem tego dinozaura i musiałam go później zmyć. W sensie, wiecie, no markerem narysowałam wzór, później go wyszyłam i teraz właśnie ręcznie umyłam takim mydełkiem do plam. O nie, czy ja wyszyłam tego dinozaura na lewej stronie? Będzie miał na plecach. No, przyniósł mi koszulkę i właśnie narysowałam, ale nie zauważyłam, że to lewa strona, więc dinozaur jest na plecach. Znaczy głowa dinozaura, bo całego mi się nie chciało. Pewnie Roch będzie narzekał, że nie jest cały, ale on by się tu nawet cały jakoś nie zmieścił specjalnie. Wydaje mi się, że tak lepiej. No, nie wiem. Przychodził cały czas i pytał, kiedy skończę, więc jutro rano, jak się obudzi, to będzie skończony.